Cześć, witaj detailingowy dziadzia. Tak jak widziałeś, w przyspieszeniu, szybka akcja z pasami. Tutaj też nie będzie za długo, mam nadzieję. Czyszczenie pasów. Jest mnóstwo teorii, jest mnóstwo możliwości. Tak naprawdę każdy robi po swojemu. Jedni mówią, żeby nie przemaczać, że pas się osłabi. Nie wiem jakim cudem, ale dobra, okej. Nie wiem, czy ktoś robił badania. Myślę, że nie. Ja osobiście, jeżeli chodzi o czyszczenie pasów. Chemia tu jest 1 do 20. Bardzo fajna chemia. Nie wiem, czy już była, czy nie. Pure chemii. Co to było? Poczekaj, szukam tego. Szukam. Gdzieś to wisi. Kurde, ale gdzie? Szukam. I nie widzę. Słuchaj, i nie widzę. No kurde, gdzie mi to uciekło? A jest. Tu. A, Pure Lack. O właśnie. 1 do 20. I co? I lecimy. Pierwsze co, kurczę. Jako prespray. Druga strona. Będzie szybko i skutecznie. Okej. Niech żre. No i nie jest przemoczony. Proszę, zobacz. O, spadło. Teraz tak, jeżeli chodzi, jak nie masz tornadora, spryskujesz normalnie z atomizera. Szczota. Miękka. Mięciuteńka. Ja sobie zawsze moczę. Wkrętareczka i będziemy jechać za chwilę. Zobacz. Sucho. Nawet bym powiedział, że troszeczkę za mało. Dorzucam. Troszeczkę za mało, za szybki przejazd. Gdzie jest? Tutaj. Ojej. Pyk. O, od razu lepiej. Dobrze. Wkrętareczka i lecimy. Ręka. Można też, słuchaj, odciągać to odkurzaczem. Ja tak będę robił. Z ekstrakcją, ale okej, trochę wody. Teraz na maksa osłabiam pasy. Do końca nie ma sensu, bo tam już jest czysty. Tak naprawdę to nas interesuje kawałek. Tak jak widzisz, tutaj mam zablokowane odpowiednio. Kolejna rzecz. Rozciągam sobie na gumeczce. Jeżeli jeżeli pasy są na aucie, odkręcam i w ten sam sposób wyciągam na zewnątrz gumka, mocuję do jakiegoś elementu, żeby mieć cały czas naciągnięty. Niektórzy też nawet pasy o auto i robią myjką. I pasy żyją! I lecimy druga strona. I mają się bardzo dobrze. Tak samo jak ktoś mi kiedyś powiedział, chciał mówić, że APC od XCD niszczy strukturę materiału. No, nie wiem. To akurat to APC znam jak własną kieszeń i wiem, że jest bezpieczne. Zresztą, jak tutaj czyściłem plastiki w Audi przy siedliskach. Słuchaj, testowałem różne APC, jak coś nie dawało rady w koncentracie.
brałem APC od Excede i ha, kurde, i brzytwa. No tutaj to jest Saigon, zobacz. Łaa, żre pięknie. Szczotka, którą jadę, jest tak uniwersalna, możesz ją kupić, słuchaj, w Castoramie. Pięknie. No, tu już widać, że jest czysto, więc tym brudem nie wyjeżdżam w tamtą stronę. Więc lepiej jechać, wiesz, cały czas w jedną stronę, żeby nie ciągnąć tego brudu i czyścić szczotkę. Ok. Kolejna rzecz u mnie. Znowu tornador. Ok. Ile tu mamy? Barów 6. A co on się tak... A, bo już używałem. Dobrze jest. Nie chcemy więcej. Nie w tę stronę. Kurde. Nie mów, że się zepsuł. Jest, dobrze. Robimy szósteczkę. Więcej nie chcemy. Ok. I w tym tornadorze mam wodę. Po prostu. Tylko, że teraz tak, biorę odkurzacz i będzie głośno. Pokażę ci, o co chodzi. Płukanko i od razu jazda z odkurzaczem, żeby to wyciągać. Tak to jest. Momencik. Jak się zahaczy, widzisz, okrzesiwo. Okej, lecimy! Cudowna sprawa. Mniuśnie! Okej. Strykuś, pykuś. I co robimy? Przekręcamy pas. Czyli... Stryk. I tu sobie blokuję gumeczka, cyk, oklej, przeważa trochę, dobra, damy radę, okej. Okay.
No i co? I lecę dalej! Dobrze, trochę hałasu, niestety, sprężarka jeszcze nam da troszeczkę popalić, znaczy w sumie co cały czas będzie włączona, bo teraz zraszam znowu wodą, okej. Spluwa i lecimy. Tam teram, tam tam. Okej. Pstryk. Tu już usuwanie wody i wybijanie całkowite brudu. A na koniec test białej rękawiczki. W sumie nie mam co wybijać. To co zrosiłem, to nawet tego nie widać, słuchaj. Zwalnia. Co robię? Nawilżał. O, chodź tu. I już przyspieszyło. Łapię brud tutaj, w tym. I nie ma siły, kurczę, robić tych kulistych ruchów. Oklej i druga strona. Dobra. Tam-tararara. Okej. Słuchaj, już. Tak naprawdę można powiedzieć, że już jest prawie sucho. Temat kontrowersyjny, jeżeli chodzi o pasy. I to bardzo. Ja wychodzę z założenia, że delikatne przemoczenie im nie zaszkodzi. Tak naprawdę to i myjką kiedyś też próbowałem. Też ładnie się dopiorą. Najważniejsze, na sam koniec, zabezpieczenie. To jest podstawa, jeżeli chodzi o pasy.
I wezmę białą mikrofibrę, poszukam. Tu mam, zobacz. I zrobimy taki na koniec bonecik. Zobaczymy, ile zbierze. O ile zbierze. Ten sam produkt. Nie moczymy za mocno. Dobra. Już. Wystarczy. I lecimy w jedną stronę. Tutaj było to. Torontem, dobra. Zobacz. Ha, kurde. A nie wiem, kiedy te pasy, czy kiedykolwiek były czyszczone. Zobacz, co się dzieje. O, tak oczywiście możesz się bawić w czyszczenie pasów, jak nie masz sprzętu. Jak najbardziej. Bonetowanie, wkrętareczka i później usuwanie syfu, brudu. Syfu, brudu za pomocą mikrofibry. No patrz, no. Tutaj delikatnie złapał. Tutaj to na pewno będzie przy tym, bo tutaj będę musiał na pewno jeszcze, o widzisz, tutaj łapię. Tutaj to będę musiał na pewno jeszcze się pobawić, ale cały pas sam w sobie, zaczniemy od tej strony. O, a tutaj jeszcze zwilżę, żeby nie było, że na sucho jadę, właśnie. O, dobra, odwracam i lecimy. No i bajeczka, no kurde, no co tu dużo mówić, no zobacz, no. Co ja mam ci powiedzieć, no. Tak jak mówię, no temat kontrowersyjny. Jedyne co, to tutaj w tym. Tutaj w środku gdzieś ci załapie to mikrofibra, to wiadomo, że będzie brudne. Tutaj to trzeba się przyłożyć. Wkrętareczka i ogień. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tak naprawdę, no możliwości czyszczenia pasów to jest mnóstwo. Wszystko kwestia tego dopasowania, jaki masz sprzęt, czym chcesz pracować, jaka chemia. Teraz tak, jeżeli chcesz to robić ręcznie, polecam Pure Chemi, LCK, ewentualnie, co to było? Varo przez V, kurczę, napiszę jaka firma, Cleaner, też właśnie do prania ekstrakcyjnego, fantastyczny i moim zdaniem dorównuje tutaj LCK, jest dużo tańszy. Film o nim będzie, albo już był. Jest rewelacyjny, naprawdę. Teraz kwestia wysuszenia. Wiadomo, sucha mikrofibra, a wezmę tą białą i jak najwięcej, żeby tego wyciągnąć. Pasy do wysuszenia, no tutaj zaraz wyskoczę z tym na podwórko, zobacz, czyściutko. Na podwórko z tym wyskoczę i to jest, myślę, 5 minut. I już po wszystkim. I po temacie. Kurczę, aparat mi się wyłączył. A też nagrywam tutaj. O, nie tak. Jeszcze raz. O, złapał. Dobrze. Bo w razie czego, jakby GoPro nie nagrało, no to wiadomo. No zobacz, no. Biała szmatka. Czy jest mokry? No, odrobinka tutaj widzisz. No, także kurczę. Rewelacja. I ja osobiście, jeżeli mam robić pasy, to właśnie tym sprzętem. Jeżeli nie masz tego sprzętu, wkrętareczka, mikrofibry, odkurzacz. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli masz odkurzacz, a nie masz tornadora, ja brałem sobie, zawsze miałem taką płaską szybkę, zawijałem na to ciasno, miałem taką mikrofibrę i z ekstrakcją wypłukiwanie, odkurzaczem. Tak, wyciąga też fenomenalnie. I jeden przejazd, później suszenie i też jest dobrze. Także no kurczę, wiadomo, wszystko zależy od sprzętu. Ja osobiście, jeżeli piorę pasy i są trollami, które nigdy nie były dotykane, właśnie w ten sposób. Sprzęt, mocne uderzenie, najpierw press spray, odczekać troszeczkę, wkrętareczka, tak jak mówię, ta szczotka jest mistrzem, nie pamiętam jak ona się nazywa, kurde, coś chyba z V było. Kosztuje, no droga jest. Pamiętam, ja ją kupiłem chyba za 60 zł. Tak, droga, ale jest niezniszczalna i jest fantastyczna. Później, wiadomo, wypłukanie tego wodą lub ewentualnie odkurzacz. I też, tak jak mówiłem,
wyciągasz cały syfek, na koniec mikrofibra, robisz jeszcze sobie bonecik i suszonko. No dobra, słuchaj. Nie będę czarował, mikrofibra pokazała ci, co jest 5. Nie wiem, kiedy ostatnio te pasy były ruszane, słuchaj. Jedyne co, tak jak mówię, tutaj w tym zakamarku, tutaj to i tak będę się musiał przyłożyć i to srogo. Tutaj to myślę, że nawet 3 razy będzie potrzeba zrobienia takiego. Tutaj to jest pod siedzeniami, tu jest syfu mnóstwo, jest wbity konkretnie. No dobra, nie będę się powtarzał. Słuchaj, ten film, który widziałeś na początku, jak między ławkami rozłożone, on leżał jakieś 3 lata. No, 3 lata albo i dłużej. Jak robiłem Volvo, o wnętrze. Tyle czasu leżał i czekał i nigdy nie mogłem się, kurczę, pozbierać, żeby nagrać. I w końcu popełniłem i tak właśnie dziadzia ogarnia sobie pasy. Szybko, sprawnie. Tutaj wiadomo, nagrywanie tutaj, no ciężko jest. Tak to bym miał jeszcze latareczkę inspekcyjną na głowie, lepiej bym tutaj widział. Ewentualnie jakbym to robił na świeżym powietrzu, to już w ogóle bajka. Dobra, kończę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! So we chop it. I saw we do it. This a rhythm here, I lock down the street. So we chop it.